Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magu na W48 i jest to prawdopodobnie ostatni odcinek z tego maga, dlatego że od razu wam powiem już na wstępie, że na W50 jednak znowu wybrałem maga. Może was to troszeczkę smucić i dziwić, dlatego że wiem, że dużo osób w komentarzach właśnie chciało tego zabójcę, aczkolwiek ja jestem trochę przerażony co do tego zabójcy, powiem wam szczerze, nigdy nim nie grałem i tak te dwie bronie, kurde, no biorąc pod uwagę, że ja często nie mogłem butów znaleźć, tak jak na przykład na Berserku ostatni odcinek, gdzie tych butów nam się jednak nie udało znaleźć, a tu co dopiero szukać dwóch broni w legendarnym lochu, jeszcze z dobrym rozrzutem i tak dalej, no nie widzi mi się to, na pewno kiedyś będzie zabójca, prawdopodobnie moja kolejna postać to będzie w ogóle zabójca, no bo już nic innego nam nie zostało, ale właśnie jednak tego maga postanowiłem ograć na W50 i właśnie dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę takim informacyjnym odnośnie W50. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma gry, karty podarunkowe do ładowania i wiele, wiele więcej. Eneba ma to do siebie, że posiadają live chat, czyli tak zwany support na żywo 24/7. Jeżeli byście mieli problem ze swoim kluczem, który zakupiliście na ich stronie albo coś takiego, to możecie od razu do nich napisać i od razu będą rozwiązywać wasz problem. Zachęcam do skorzystania z linków w opisie, macie tam link do gierek, macie link do kart podarunkowych, zachęcam do skorzystania z oferty. Możecie również założyć sobie konto z mojego reflinka, dostaniecie 1 euro na start, czyli w tym momencie to jest około 4,50. No i również posiadam swój kod rabatowy Neutral, który daje wam 3% zniżki. Mogę wam zaprezentować, jak to działa. Na przykład wejdziemy sobie tutaj w Battlefielda 4, klikamy kup teraz. No i jak widzicie, mamy wiele metod płatności. No i pytają nas, czy mamy kodzik rabatowy. Wpisujemy Neutral i powinniśmy dostać właśnie 3% zniżki. Więc uważam, że jest to fajny deal, fajna opcja. No i naprawdę warto. A tutaj w tle poklikamy sobie jakieś tam lochy i coś tam generalnie porobimy. Na wstępie może wrzucę tutaj do kibelka coś, żeby już było, bo jak widzicie mam dość mało miejsca, także będę tutaj musiał dość szybko rozmontowywać. Nagrałem to już drugi raz, pokonałem górołaza w ogóle, to wam mogę pokazać tutaj w tym lożku o 10.06, czyli przed chwilą, ale niestety musiałem zacząć nagrywać od nowa, ale okej. Na wstępie, zanim jeszcze przejdziemy do wszystkiego, pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę pod tym filmem, bo mam dla was dzisiaj fajnych, kilka ciekawych informacji. Przede wszystkim udało mi się dla was załatwić kodziki na piątek, żeby tam jakieś dodatkowe grzybki wam po prostu rozlosować na stream na Twitchu. Druga sprawa jest taka, że mam dla was parę informacji, możecie jeszcze o tym nie wiedzieć, że jest kilka ciekawych kuponów od niektórych twórców na start właśnie serwera W50, które na pewno fajnie wam pozwolą wystartować i tak dalej, także kilka ciekawych informacji dla was mam, więc teraz możecie zostawić kciuka w górę pod tym filmem, dobijmy jakąś fajną ilość, tam powiedzmy 200-250, będzie super. No i co, subika z dzwoneczkiem, o tym też pamiętajcie. I tak naprawdę możecie zostawić jakiś komentarz, na przykład jaką klasą wy będziecie grać na W50, do ile w ogóle planujecie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, czyli co, chyba wszystko powiedziałem. Aha, jeszcze wiadomo, w przypiętym komentarzu jest Discord i Twitch oraz w opisie i dzisiaj na Twitchu o 18 będzie po raz kolejny live'ik. Live'iki są regularnie, live'iki są, no w sumie od poniedziałku bodajże. Codziennie o 18 te live'iki robię, więc staram się wrócić do regularności po tej mojej przerwie, także zapraszam serdecznie każdego, niech wbija, posiedzimy sobie, pogadamy, coś tam poogarniamy. I jeszcze jedna ważna informacja, to wykorzystam początek, dlatego że jeszcze jedna ciekawa rzecz, w piątek o godzinie 15.30 wystartuje ten live'ik z W50, także chwilkę przed startem serwera sobie odpalimy i tak jak mówię, będę tam rozlosowywał właśnie te kodziki na grzyby, subiki będą miały tam delikatnie większe szanse, może ze dwa kodziki rozlosuję tylko i wyłącznie dla subów, a ze trzy powiedzmy, bo tam chyba ich mam z pięć, ze trzy powiedzmy rozlosuję ogólnie dla wszystkich, tam nawet wiadomo, komuś się uda wygrać i tak dalej, także w piątek o 15.30 będzie live'ik z W50, a dzisiaj i jutro jeszcze będzie live'ik po prostu taki zwykły o godzinie 18.00. Wbijajcie na Twitcha, followujcie, to będziecie wszystko wiedzieć. Dobra, tyle tych ogłoszeń parafialnych, lecimy sobie może do lożków, może ja zacznę od tornada, bo tu powinno to tornado szybko padać w miarę. Ja tutaj bardzo długo już nie klikałem lochów, tak naprawdę no co, skupiłem się głównie na tym, żeby sobie tutaj zdobyć te itemki legendarne na tym magu. No wiadomo, że tutaj w teorii powinienem te itemki zostawiać, bo to jednak trochę golda i tak dalej, ale powiem wam szczerze, że no nie będę tutaj myślał przyszłościowo o tej postaci. To może w ogóle denerwować, że tak co chwilę będę musiał wracać do jakiejś sprzedawać, ale troszkę jednak tych epików jeszcze mam. Jeszcze będę do piątku na tym magu grał, bo ja tak jakby, no jak nie będę miał zastępczej postaci, to powiedzmy, że nie lubię tak zrezygnować z dnia na dzień, więc jeszcze tutaj będę klikał, ale to już jest od paru dni takie klikanie, żeby tylko wejść, przeklikać awkę i tak dalej i bardzo się nie skupiać na tej postaci, ale tak, co do klasy postaci, to może będzie pierwsza sprawa, którą
powiedzmy poruszę, bo wiem, że może się tam w komentarzach kilka osób oburzyć, że mówiłem w tamtym filmie o właśnie W50, że będzie, możecie napisać mi w komentarzu po prostu jaką klasę. Ja się skłaniam ku właśnie dwóm klasom postaci. Był to mag i był to zabójca. No i sporo osób chciało maga, ale jednak zdecydowanie więcej chciało właśnie zabójcę. I ja powiedziałem, że w takim razie, w sensie no żebyście wy wybrali, nie? Ale od razu zaznaczyłem, że to nie będzie takie, że na 100% tą klasę, którą ja tam którą wy wybierzecie, to ja po prostu wybiorę i nią będę grał. No i dlaczego zdecydowałem się grać na tego maga? Tak jak wspomniałem, troszeczkę myślę, że mi się nie siedzi takie ten zabójca pod tym względem, że ja nigdy nim nie grałem. Tak jak wspomniałem na początku, boję się jednak szukania tych dwóch broni, może to być strasznie męczące, wiadomo, dwa razy runę po 60% trzeba będzie znaleźć już tam w późniejszej fazie i tak dalej. Także to wcale nie będzie tak kolorowo wyglądało na zabójcy. I stwierdziłem postawić jednak na tego maga. Mag jest bardzo fajny, mag mi się bardzo podoba. Kto siedzi na streamkach, to wie, co nasz mag może zrobić w bitwach gildyjnych, gdzie tam właśnie oglądamy sobie czasem bitwy gildyjne, jak są jakieś ciekawsze na tych streamach. No i wiedzą, że tam mag na takim w okolicach 450 poziomu, jak potrafi nieraz poskładać, jak mu siądą kryty. Więc no myślę, że na taki serwer jak W50 to właśnie bardzo fajnie i myślę, że warto po prostu pójść sobie magiem, nie? Także to jest taka moja decyzja. Mam nadzieję, że nie będziecie źli i że to po prostu uszanujecie. A zabójca będzie. Zabójca może pójdzie na jakiś serwer, na którym będzie no mniej zależało, czyli może na jakiś polski, o ile wyjdzie tam jakoś niedługo, albo coś takiego. Tu wszystko działa, w ogóle wszystko działa. O właśnie, ostatnio też zauważyłem ciekawą sprawę. Jak wrzucam film na YouTube'a, to po przetworzeniu nieraz jest tak, że w pewnym momencie filmu jakaś klatka zaczyna stopować i przez minutę albo dwie film jest zlagowany i potem dopiero się odwiesza. Nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje. Te filmy u mnie na komputerze działają normalnie, więc to musi być wina YouTube'a. Nie wiem, czy są jakieś problemy z przetwarzaniem filmów, czy ktoś też tak ma, ale zauważyłem, że właśnie od jakiegoś czasu u mnie plus coś takiego występuje, nie? Zdziwiony jestem, nie mam pojęcia, czemu tak to wygląda. No ale to jest nie moja wina, bo tak jak mówię, no u mnie ja zawsze oglądam przed wrzuceniem film, jak już jest po montażu i tak dalej, i u mnie jest zawsze wszystko git, wszystko działa i nie ma żadnego laga, więc to musi być po prostu wina YouTube'a. Także przepraszam was za to, no nie wiem, spróbuję coś pokombinować. Zobaczymy. Więc tak, no myślę, że klasa postaci wyjaśniona. Jeżeli chodzi o właśnie tego streamka, to tak jak mówię, streamka odpalimy sobie o godzinie 15:30 w piątek na Twitchu. Tak jak mówię, linki są w przypiętym komentarzu, są w opisie. No i co wam mogę więcej powiedzieć? No tak naprawdę, jeżeli chodzi o tego streama, to mówię, będzie tam start serwera, będzie tam no po prostu standardowo, nie? Jeszcze może nagram jakąś zapowiedź taką stricte tego streama na kanał, ale generalnie co wam mogę więcej powiedzieć, tutaj za 2 miliony to możemy też sprzedać, trochę golda w ogóle mamy. Statystyki prezentują się tak, 3,5 tysiąca inteligencji, 3200 HP, więc chyba nawet nieźle, możemy sobie teraz polecieć tą inteligencję. Inteligencja już mi tu kosztuje dyszkę, natomiast HP prawie 7 milionów, więc tak to wygląda. Więc tak jak mówię, no wtedy będzie ten streamek, rozlosuję wam te kodziki, bo udało mi się załatwić kilka dla was i po prostu no pobawimy się tam, powiedzmy, nie wiem, może z 3 godzinki, może z 2,5 i tak dalej. Później ja sobie pójdę do chłopaków, bo my też będziemy robić gildię, więc jakby no będę chciał też z nimi tam pogadać na voice i tak dalej, poogarniać to wszystko, także nie będzie ten stream trwał tam jakoś do nocy, ale jeszcze postaram się dodatkowo dla was tutaj na kanał nagrać jakieś podsumowanie albo jakieś coś z tego streama wyciągnąć i wrzucić do filmu, coś tam postaram się podziałać. Więc jeżeli chodzi o streama, to tak to będzie wyglądało i tak jak mówię, będę miał dla was kodziki na grzybki, więc to też myślę, że będzie dla was fajną opcją. Wiecie co, ja tu już widzę, że to tornado jakoś łatwo nam nie pada. 475, za 11 tornad dosłownie już będziemy mieli blokadę, czyli tego silnego gula. Powiedzmy, że do 800 grzybów jeszcze poklikamy, jak ta ropucha padnie, to spoko, jeżeli nie, to lecimy dalej, bo wiem, że są lochy, na które mam zdecydowanie większe szanse. Chociaż tu jeszcze ropucha padła. Kogo my teraz mamy? Teraz mamy Woja i tego Woja chyba nie zrobimy. 476. Ja wiem, że tu są jakieś takie bloki, że ja nawet na druidzie tym zwiadem się blokowałem na nich, a później jak już to porobiliśmy, no to już do silnego gula poleciałem i już był spokój, powiedzmy. W sensie, no wiadomo, na silny gul to jest blokada na jakiś dłuższy okres czasu, ale dobra, może na razie to olejemy i lecimy sobie na przykład do Hemoridoru, bo tutaj te lożki dokładnie również mi popadają, myślę, że dość fajnie. Aha, ja w ogóle rozmontowań nie porobiłem jeszcze. To możemy te itemki, co nam dropią, jakieś tam słabsze właśnie sobie rozmontowywać. Tu mam dla was jakieś rzeczy pozapisywane, to też wam mogę pokazać, ten loszek sobie zobaczymy. I dobra, lecimy dalej, mamy potwora w jeziorze, który również padł bardzo szybko. Mamy jakiś epik i w sumie z racji tego, że nie mam za bardzo miejsca, to ten epik możemy zmienić wygląd i rozmontować. Dobra, kolejna sprawa odnośnie W50 to są kody od twórców. Takie specjalne kody od twórców, które wy możecie
jakby użyć sobie tylko z tego co wiem i wyłącznie na W50 i ważna sprawa, możecie użyć tylko i wyłącznie jednego kodu, bo są dwa kody. Jeden kod daje wam 50 grzybów i 999 klepsydr, natomiast drugi kod daje wam 50 grzybów i 999 szczęśliwych monet. Takie są dwa kody od różnych twórców, ja wam tutaj polecę dwóch, które moim zdaniem, bo nie oszukujmy się, myślę, że nie muszę wam tam tłumaczyć, że jakby używając takiego kodu, później jakby twórcy mają statystyki, który twórca tam najwięcej kodów zużył, powiedzmy, no i wiadomo, i bardziej będą chcieli go wspierać i tak dalej, wiadomo jak to działa na różnych tam stronkach, więc jakby ja tutaj wam polecę dwóch takich twórców, którzy moim zdaniem najbardziej zasługują, bo robią najciekawsze rzeczy w związku z tym Shakesem i o innych kodach nie wiem w sumie, w sensie wiem o jeszcze jednym, ale tak jak mówię, tych dwóch, o, wiem w ogóle o trzech kodach, polecę wam dwa. Bo tak jak mówię, rodzaje kodów są tylko i wyłącznie dwa. Jeden jest właśnie na 50 grzybów i klepsydry, prawie 1000 bez jednej klepsydry, natomiast drugi jest na 50 grzybów i właśnie prawie 1000 bez jednej szczęśliwych monet. Więc jakby ja wam tutaj mogę polecić, tu w ogóle strasznie nam te lochy padają, nie? Ale tak wiedziałem, bo my już tu bardzo długo nic nie robiliśmy, więc byłem przekonany, że jednak troszkę tych leveli wbijemy. Ale dobra, lecimy dalej. I teraz tak, może wam w sumie pokażę. Z tego co wiem, kody są tylko i wyłącznie na W50. Nie są jeszcze, jak wpiszemy na przykład tutaj... Wchodzimy sobie po prostu w grzybiarza, wchodzimy sobie w gratis i wpisujemy na przykład Dorzer, powiedzmy Dorzer 50. To będzie taki kod i jak klikniemy daj mi bonus, no to wyjdzie, że kupon jeszcze nie jest gotowy. Natomiast jeżeli założycie sobie konto na właśnie W50, bo te kody są prawdopodobnie tylko i wyłącznie na W50 z tego co się orientuję, to możecie od razu taki kod bonusowy wpisać. I teraz tak, Dorzer 50, czyli tak jak ja tutaj wpisałem, da wam, albo może nawet to będzie Dorzer 50, no musicie pokombinować, ale raczej wielkie litery nie mają znaczenia. Ten kod daje wam 50 grzybów i właśnie 999 szczęśliwych monet. Natomiast jeżeli chodzi o drugi kod, który daje wam 50 grzybów i 999 klepsydr, to będzie kod Sombej HD 50. To też jest taki YouTuber. No i wydaje mi się, że właśnie któryś z tych kodów, tak jak mówię, można użyć tylko jednego na konto, więc musicie wybrać, czy wolicie szczęśliwe monety, czy klepsydry, Zombie HD 50, coś takiego i tak samo kupon Nodridy, wiadomo. Tu jeszcze ten ziomeczek napisał na właśnie poczcie, możecie sobie teraz przeczytać, no i tutaj widzicie Zombie HD 50 i to jest na 50 grzybów i na 999 klepsydr. Także jeden z tych dwóch kodów możecie sobie wybrać, więc zdecydowanie polecam przemyśleć sprawę, dlatego że wiadomo, jeżeli nie macie szczęśliwych monet, nie macie telewizorków, no to może lepiej się opłaca ten właśnie ze szczęśliwymi monetami, natomiast jeżeli możecie sobie bez problemu nafarmić szczęśliwe monety, no to może jednak lepiej będzie użyć ten z klepsydrami i mieć ich 1000 na start i tak naprawdę do trzeciego pakietu się nie martwić w zasadzie o te klepsydry, bo 1000 to jest jednak sporo. Także takie dwa kody, to też są dodatkowe kody, je możecie łączyć najprawdopodobniej z tymi kodami, które ja wam rozdam, więc nie ma problemu, ale tutaj jeszcze jedna uwaga. Mam nadzieję, że każdy mnie posłucha, powiedzmy, no z uwagą po prostu. Jeżeli macie kod z Lootboya, 500 grzybów, o którym ja też nagrywałem filmy. Z tego co wiem, już tych kodów w ogóle na 500 grzybów nie ma, już dropią same na 100, ale wiem, że dużo osób podropiło właśnie na 500. Jeżeli macie jeszcze taki kodzik na 500 grzybów, to może lepiej warto użyć najpierw tego kodu z Lootboya na 500 grzybów, a dopiero próbować używać tych kodów twórcy, które ja wam pokazałem przed chwilą, dlatego że właśnie może być tak, że one nie zadziałają ze sobą. No a wiadomo, raczej 500 grzybów jest więcej warte, aniżeli 50 grzybów i tam jakieś szczęśliwe monety albo klepsydry, także najpierw użyjcie sobie kodu na 500 grzybów z Lootboya, potem kodu twórcy, a jeżeli wygracie u mnie na streamku jeszcze jakiś kodzik na grzybki, to również będziecie go mogli użyć. Także no, wydaje mi się, że to będzie fajne combo na start właśnie tego W50. Natomiast jeżeli macie kod z Lootboya na 100 grzybów, no to chyba jednak lepszym wyborem będzie zamiast tego kodu na 100 grzybów z Lootboya użyć sobie najpierw tego kodu twórcy i ewentualnie później spróbować właśnie użyć tego kodu z Lootboya. No wiadomo, 50 grzybów to mniej niż 100, ale jednak musimy pamiętać o tych 1000 klepsydr albo tam szczęśliwe monety, w zależności co wybierzecie. No to chyba jednak są, taki pakiet łącznie jest więcej warty aniżeli te 100 grzybów z Lootboya. Musicie sami ocenić, ja was tylko informuję, ja wam tylko przekazuję, powiedzmy, informacje. Dobra, czyli tak, Hemoridor już mamy praktycznie chyba nie do zrobienia. Tutaj tą uświęconą tradycją Szkołę Magii też raczej będzie ciężko z nimi. Tu jest ta ropucha, aha, i to musimy zapisać, bo to nam padło. Ale tutaj z tym ślizgogonem chyba już też nie będzie za bardzo podjazdu. Zobaczmy sobie Górę Olimp. Teraz mamy Cerbera. Ta Góra Olimp niby powinna paść, dawno już tutaj nic nie robi. Ale to jest dokładnie 270 level, zobaczcie, tak nam mało brakowało do levela, a on nam nawet go nie wbił, no ale co z tego?
Trudno. Dobra, no tego Cerbera też wam mogę pokazać. No dużo tu będziemy mieli do oglądania, więc powiedzmy, że ja wam to troszeczkę poskipuję. Aha, tu możemy zrobić... O, ja wam w ogóle nie pokazałem, jak ten Mac się rozwinął, ale tu tak zająłem się bardziej tym W50. W sumie nie ma za bardzo co do pokazywania. No serce nam się buduje na 13. Sporo mamy dużo, bo wiadomo, był ten evencik z duszami. Tutaj tak samo teraz buduje kwatery do 15. Twierdza nam stanęła na 15 i salka też na 15, więc już jest git. No i tak to po prostu wygląda, nie? Jakiegoś tam szału nie ma, ale tak jak mówię, no ja już od paru dni tutaj na tym Magu zdecydowanie wchodzę, przeklikuję awkę, wychodzę, nie? Tak to wygląda. Stwierdziłem, że wam jeszcze nagram taki film z klikania lochów, powiedzmy pożegnalny. Dobra, czyli tak, to nam padło i teraz zobaczmy meduzę, chociaż w sumie nie wiem, nie ma sensu w ogóle tego klikać. Lecimy dalej, 13 piętro. Na Leandera widziałem, że nie mamy za dużo szans, on jest jednak za mocny dla nas, więc jeszcze go nie robimy. Natomiast tutaj chyba tych nordyckich bogów możemy machnąć. Tak jak mówię, Esteros 9 machnąłem już w tym momencie, więc, ale chyba 10, 11 to tam były jakieś prostszy, powiedzmy, dobra, tego Tora zapiszemy, prości wrogowie, więc może ich też nam się uda, ale zobaczymy. Ten Odin czy padnie? No chyba nie. Wydaje mi się, że nie ma opcji, więc okej, no nie, nie ma co grzybów marnować, on też nam nie da jakoś bardzo dużo ekspa zresztą. No i dobra, czyli w tej strefie zostaje nam tylko Esteros. I teraz tak, tak jak mówię, pierwszy nam padł dość szybko, no i teraz mamy 10, 11. 10 to jest mag, więc w teorii też powinien paść chyba, zwłaszcza, że my też jesteśmy magiem, ale może to nie być wcale takie proste. No tam był milion HP, dobrze by było teraz, wiecie co, zobaczyć, jak my w ogóle stoimy, jeżeli chodzi o właśnie szanse na niego, czy jest sens tutaj poklikać, czy nie. Ale zobaczymy, chociaż nie, 11 to chyba też był mag, z tego co pamiętam, a 12 to był dopiero zwiadowca, totalnie mi wyleciało z głowy. No ale tak jak mówię, myślałem, że to zrobimy ciurkiem, jakbyśmy byli berserkiem, to byśmy na pewno zrobili ciurkiem, ale chyba jednak, o nie, pokonany, udało się. W ogóle zobaczcie, nie wiem czy wam pokazywałem, wypadła nam legendarna broń z lochu, nie pamiętam czy to było na ostatnim odcinku czy nie, ale kurde, no powiem wam, patrzcie na ten rozrzucik, no rozrzucik jest po prostu cudny, miodny. Poleciało nam też parę pomarańczowych gemów, tu mamy jeden duży, tutaj mamy jakiś średni i to też jest git, no i mamy kilka czarnych, więc no jakoś to można powiedzieć się rozbiło. Aha, ja tu w ogóle jeszcze nie sprawdziłem. Mamy też już wszystkie czary u wiedźmy, więc to też jest git, ale wszystko mam zaczarowane z tego co widzę, także nie ma problemu. Dobra, czyli tak, ten maguś nam padł, no i poleciał nam jakiś trinkecik, którego nie będziemy za bardzo tutaj, nie będzie nas interesował, nie? Dobra, to sobie obejrzymy, bo walka myślę dwóch magów jest jak najbardziej ciekawa, także to sobie od razu zmienimy wygląd i a nie, ja już nie mam rozmontowań, o kurde, to zepsułem teraz, ale w sumie już nie klikamy tornada, to już nam jedno miejsce wystarczy w razie czego. No i dobra, teraz mamy zimnego drania. Aha, to jest zwiadowca i teraz 12 to będzie znowu mag. Dobra, faktycznie tak to było, faktycznie teraz mi się przypomniało. I mamy pierścionek, zobaczcie, pierścionek nam nie poleciał legendarny, niestety. Zrobiłem chyba na magu loch 17 razy, ale nam nie poleciał, ale za to poleciał nam teraz. I jak najbardziej możemy to sobie zamienić, nie? I mamy w sumie tutaj ulepszoną jakość przedmiotu, to też możemy, bo zawsze to wiecie, ja specjalnie to miałem na legendarny loch, żeby nam tam leciało więcej, większe statystyki w itemkach, nie? Po prostu, nie ma co jakby tutaj więcej tłumaczyć. Odzyskamy sobie klejnot i gil. I czy my mamy w ogóle jakiś czar? Jaki jest czar na pierścień? Więcej złota podczas przygód? No to nie, to my mamy tutaj na tym secie to zaczarowane, więc jest git. I okej, dobra, czyli pierścionek sobie wymieniliśmy przy okazji, jak najbardziej spoko. I lecimy teraz dalej, teraz mamy Bridget. Bridget, wiele osób mówi, że nawet prostsza od tego 10 maga, więc może też uda się ją kliknąć. No i 13 to jest Woj, więc na 13 na pewno znowu się zatrzymamy. Ale tą Bridget może nawet uda nam się pokonać. I tyle tak naprawdę. Powiem wam tyle odnośnie tego W50 i odnośnie tego wszystkiego, więc podsumowując, gramy magiem. Będę współtworzył gildię z kilkoma osobami, mamy naprawdę fajny i mocny skład, tak mi się wydaje, także spróbujemy coś tam zawojować, powiedzmy, będziemy grać tym magiem, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie ta moja gra i tak dalej, ale raczej na topkę w ogóle nie będę patrzył, bo wydaje mi się, że chyba nie ma to sensu, biorąc pod uwagę jacy tam ludzie się szykują, przynajmniej na początku, może jakoś tam w późniejszej fazie gry, ale po prostu myślę, że będzie fajna zabawa na fajnym serwerku i na to się najbardziej nastawiam, nie tam na jakieś tryhardowanie czy coś, to jest kolejna sprawa, także tak jak mówię, będzie właśnie ten mag. I co ja wam jeszcze mogę powiedzieć więcej? Odnośnie tych kodów wam wszystko powiedziałem, dobra, udało się pokonać, czyli to co mówiłem, widzicie, ładnie siada, ok, zapisujemy od razu też.
Tutaj cyk. O, i zimnego drania zapomniałem zapisać. Kurde, ile ja mam lochów w ogóle. No tak jak mówię, no jak się od dłuższego czasu nic nie klika, to tak to właśnie wygląda. Mamy zadychę, więc to możemy zrobić. O, tu broń w ogóle też zadychę i mamy same bronie teraz, zobaczcie. No szkoda w ogóle cokolwiek sprzedawać. Wiecie co? Ja może tą broń sobie na przykład wezmę. To jest jakaś stara broń w ogóle, ja ją mam tylko tak, żeby mieć. Więc może ją po prostu sobie sprzedamy, no i tyle. Tak to będzie wyglądać. No i okej, teraz tego bałwana i wilka cienia nie zrobię. Tutaj w ogóle nie ma opcji, więc okej, lecimy tu. No i co my tu możemy zrobić? No chyba tylko i wyłącznie 13 piętro. Esterosu jeszcze nie możemy odblokować. Musimy dopiero 6 bodajże mieć w 13 piętrze chyba, czy tam 5, już nawet nie pamiętam. Chyba 6 i dopiero ten Esteros będziemy mogli odblokować. Także no, klikamy, zobaczymy. Z tego co wiem, dymik nam padnie bardzo szybko, więc tutaj chyba kwestia kilku grzybów i on będzie zrobiony, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Także no, kodziki, tak jak mówię, w taka kolejność. Najpierw lootboy, jeżeli macie 500, później właśnie te kody twórcy, najlepiej to sobie od razu użyć na pierwszym levelu, z tych dwóch, które wam powiedziałem. No i później na samym końcu sobie użyjecie, jeżeli wygracie na przykład u mnie, czy tam u kogoś innego, u jakiegoś innego twórcy kodzik, taki zwykły na grzybki, no to wtedy sobie użyjecie go jako trzeciego, więc myślę, że to będzie fajny pakiecik startowy. No i streamki, przede wszystkim streamki, tak jak mówię, dzisiaj, jutro, jeżeli nic się nie wydarzy, to o 18, a raczej na 99% będą u mnie na Twitchu. No i w piątek ten startowy z W50, który jeszcze ogłoszę w osobnym filmie, będzie właśnie o 15:30, będziemy zaczynać. I będzie to w ogóle, jeszcze nie wspomniałem, live wspólny, z tego co się, jeżeli tam wszystko nam wyjdzie, bo już dogadywaliśmy z Protexem, czyli z Krzysiem. Razem będziemy gildię tworzyć, między innymi z nim, i też on będzie robił live'a u siebie na YouTubie, my będziemy robić u siebie na Twitchu, więc sobie może wspólnie będziemy siedzieć na Voice'ie, pogadamy i tak dalej, więc to będzie live'ik wspólny, co ciekawe. Także myślę, że to też warto zaznaczyć. Dobra, lecimy dalej. Mamy kołek Van Helsing i zobaczcie, padł nam praktycznie od razu. No kurde, strasznie fajnie, jak się nie klika lochów przez jakiś czas na takim właśnie magu, czy generalnie na każdej innej postaci, bo potem wbijacie i za 1000 grzybów robicie taki progres, że to coś pięknego. Dobra, aha, mamy pętlecak, więc sprzedajemy. No to jest marnotrawstwo, ale no co ja mogę poradzić. I mamy teraz tego komendanta Kome. No i komendant Koma, mamy już 336 level, tak swoją drogą. Ale komendant Koma, jeżeli by nam się go udało ubić, to dałby nam furtkę do dropnięcia klucza do Esterosu. A Esteros, pierwszych dwóch w Esterosie raczej bez problemu pokonujemy, a to nam daje tam jeden level na tym etapie, więc to też jest warto na pewno zrobić. No ale musimy na początek tego komendanta Kome pokonać, co może nie być wcale takie proste, zwłaszcza że już w tym 13 piętrze dwóch pokonaliśmy praktycznie z marszu, a wiemy, że tutaj każdy kolejny, no to znowu jest jakieś tam, można powiedzieć, wyzwanie z tym naszym właśnie magiem. No tutaj Kunegunda by musiała jakieś fajne rzeczy porobić, tak mi się wydaje. No mają nowe bronie, mają też dużo nowych itemków, nawet nie legendarnych, nie wszyscy, tylko też zwykłych, no ale zobaczymy. No powiedzmy, że to tutaj do jakichś, nie wiem, 150 grzybów się pobawimy. Jeżeli on padnie, to będzie spoko, jeżeli nie, no to trudno. I tak już w zasadzie za bardzo nic innego nie mamy do klikania. Który my mieliśmy level? Chyba 330 albo 331, coś takiego. Więc 5 albo 6 leveli dzisiaj wbiliśmy, także no straszny pogrom, jeżeli chodzi o lochy na tym magu, więc no można powiedzieć, że jestem zadowolony. Czekałem specjalnie na ten odcinek, ale tak jak mówię, no o dobra, udało się, padło, super. Więc tak jak mówię, no i tak to będzie już raczej ostatni odcinek z tego maga, no chyba że coś by mi się tam odwidziało i jednak będziemy tu dalej grać, ale no raczej nie, od razu mówię, że raczej nie. Dobra, lecimy sobie dalej i też w ogóle na tym magu chyba, nie wiem, ze 3 razy już zmisowałem kupca, który mi dawał klepsydry, w sensie no to jest skip 7-dniowy, ustawiłem sobie budzik, wyszedłem z domu, tam na podwórko, wracam, a tu mi budzi gra od 10 minut i już jest po kupcu. Także no parę faili zostało poczynionych na tym magu, z których nie jestem jakoś bardzo dumny, no ale co mogę wam powiedzieć. Dobra, czyli tak, mamy w sumie mało nam brakuje do 337 levela, tak jak mam być szczery, i na czym byśmy mogli to wbić, nie jestem pewien. No tego na pewno nie zrobimy, ze ślizgogonem też będzie problem, Uruk-Urksi. No ja tutaj raczej już wszystko co miałem pokonać, to pokonałem, wszystko co nam miało mi paść, to mi padło. Ślizgogon, Gogon, no nie, raczej to nie jest. O, dobra, okej, okay. Miałem mówić, że raczej to nie jest do zrobienia, a tutaj proszę bardzo. No i kolejny niestety epik, który musimy sprzedawać, no ale co zrobię? Trudno, no mamy niestety bardzo malutko miejsca. Ślizgogona od razu też zapiszę dla was. 23 minuty odcinek prawie, kurde, ja się tak rozgadałem, ale fajnie, fajnie, to dobrze.
Czyli tak, no tornado już nie klikam, to i tak nam za wiele nie da, nawet jak tych 10 pokonam, czyli tyle, no 337 level dobity, bardzo fajnie nam to wszystko wyszło. Czy coś jeszcze mogę wam tu pokazać? Chyba nie, w dalszym ciągu nie mamy tutaj tego złapanego Paladona, w ogóle 12 trener okazało się, że nie wystarczył, musi być albo Paladon, albo 13 trener, także no niestety lipa, chyba weekend epicki będzie dopiero za tydzień, nie w ten weekend, tylko w następny, więc no w ogóle tutaj z tym światem jest tragedia. No ale co mogę zrobić? Dobra, chyba wszystko zrobiliśmy, co miałem zrobić. Tak, coś mam w głowie, że o czymś zapomniałem wam powiedzieć, ale mniejsza z tym. Tak to w tym momencie wygląda. Okej, lecimy sobie od początku. Co ja tu mam dla was pozapisywane? Jakieś... aha, licho piekielne. To chyba tego nie pokonałem ostatnio? Nie wiem, kurde. No dobra, no pooglądamy to mniej więcej. Licho piekielne to jest pierwszy w 13 piętrze. Barbar nie zrobił za wiele, Maguś sobie też nie zrobił za wiele, to my tutaj jednak byliśmy tymi, którzy go pokonali, czy strasznie mi się wydaje, że ja to robiłem na ostatnim odcinku, ale tak nie jestem pewien. Dobra, to polecimy tak na szybko, tutaj z Hagridem, też Hagrid to jest wojownik, mimo że bije różką, to jest taka zmyłka, można powiedzieć, dla was, w sensie no dla was, generalnie dla graczy, więc tak to wyglądało z tym Hagridem, no też fajne krytyki, my tu, aha, nie, bo ja tu chyba jak dostałem tą broń, to nie nagrywałem jeszcze, bo to jest ta broń właśnie legendarna, bo ja chyba nagrywałem i potem po tym odcinku, który nagrywałem, miałem zacząć robić dopiero legendarny log na tym magu, bo go nie robiłem i chyba właśnie dostałem tą broń wtedy, czyli wy tego nie widzieliście, dobra, już wszystko pamiętam. Gruboskórny Ger, to jest strefa światła, 13 piętro z magiem, no ale zobaczcie, no ten rozrzut tej broni, no to jest dosłownie coś pięknego, mimo że w tym momencie już raczej bronię dokładnie, no już mi daje po 32 średnie broń, no ale mimo wszystko, no legendarka z takim rozrzutem, żeby się trafiła, no to jest no wow, nie? Jestem strasznie zadowolony. Dobra, poczekajcie, tutaj robimy cyk, mamy tego gruboskórnego Gerta, fajnie to wyszło. Wróżek Henryk to jest maguś właśnie w strefie mroku, drugi przeciwnik w 13 piętrze, wojownik nie zrobił za wiele, maguś no też nie za wiele tak naprawdę, Kunegunda chyba też tutaj za bardzo nie poszaleje, no bo to jest mag, no i my, no tutaj mag na maga jak najbardziej git, jednak biorąc pod uwagę, jak my się na przykład na druidzie męczyliśmy z magami, a jak sonowi oni łatwo padali, to jest no widać, że jednak mag na maga jest w miarę okej w tych lochach, no ale dobra, wróżek Henryk pokonany. No i lecimy dalej. To jest w ogóle wszystko 28, to ja chyba po dostaniu tej broni nowej coś tam sobie delikatnie poklikałem, no ale i tak jak widzicie na odcinek większość dla was zostawiłem i się wstrzymywałem z tym klikaniem. No i dobra, lecimy. Co my tu teraz mamy? Psyriusza Borka pokonany, no to jest maguś, więc też jakoś można powiedzieć łatwo poszło. Suworyt Snape to też z 28. Także no też, no wiadomo, z tymi magami to tak jak mówiłem, nie jest wcale trudno, jest w ogóle strasznie gorąco, więc jak się świecę na kamerze albo coś, już prawie od pół godziny można powiedzieć, że nagrywam, więc jakby co, to sorki. No i dobra, mamy jakiś portal do piekieł, tego Snape'a pokonaliśmy, portal dobity, to nie będziemy jakoś tam bardzo się spuszczać nad tym. Lecimy dalej, mamy Azgedę na arenie, którego pozdrawiam, nie wiem czy mnie ogląda czy nie, w każdym razie pozdrawiam go serdecznie, ale bardzo jedna fajna walka mi utkwiła tutaj w głowie, pokazywałem już to na streamie, ale stwierdziłem, że pokażę też wam, dlatego też zapisałem właśnie. Zobaczcie, no tutaj Furia Berserka, tutaj się rozpędził, bardzo dużo hitów, chyba z 5 z rzędu, no ale niestety 40, prawie 8 milionów krytyk, no i niestety mimo to, że, poczekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, okej, cztery, nie 5, no ale nie wystarczyło, to zostało nam 38 tysięcy HP ledwo, no i udało się go pokonać na kryta, więc właśnie to w tym magusiu jest bardzo fajnie. Tu jakiś kolejny portal do piekieł, jak widzicie, kiedy to było? Ten był 29, ten był dopiero 3 i wczoraj, zobaczcie, wczoraj mamy jakiś portal do piekieł również pokonany, więc też przed klikaniem lochów można powiedzieć, że fajnie. Mieliśmy 330 level i Guroas. Guroas, czego nie widzieliście na filmie, bo tak jak mówię, musiałem nagrywać jeszcze raz, bo tam mi jedna rzecz nie zadziałała. Okej, czyli zaczęliśmy dzisiaj klikać lochy z 330 levelem, więc 7 leveli wbiliśmy w 20 minut i za zaledwie, nie wiem ile mieliśmy grzybów, chyba z 1000 czy 1100, za zaledwie 800 grzybów, więc no można, jak najbardziej można. Zwłaszcza z tym legendarnym prawie całym ekwipunkiem. Aha, tutaj nam w ogóle poleciało lepsze na jakoś plus 3, to nie zauważyłem, ale dobra, git. No i jak widzicie, prawie 300 milionów expa, tak ta walka wyglądała. Tu w ogóle zobaczcie, ile my tych loków mamy. Okej, Hemoridor, upiorny jeźdźca, jeźdźcy, zobaczmy jak to wyglądało, bo tutaj to jest paladyn w ogóle, to też taka ciekawostka dla was, jeżeli nie wiecie, mimo że nie bije fireballem, no to jest. No i patrzcie, no tutaj niby mu nic nie robimy, ale nagle wleciały jakieś potężne kryty, no i pokonany. Dalej, potwór w jeziorze.
zwiadowca, czyli też raczej z nim przeważnie problemów nie ma. Jak pokonujemy tych jeźdźców, to i tego zwiadowcę w miarę szybko uda nam się też machnąć. No i tak samo, no fajne krytyki, potężne, co prawda tylko 130 milionów expa, więc nie za wiele, no ale pokonany. Valar Aukar, też paladyn, też byłem zdziwiony w sumie, że nam się go udało pokonać tak szybko, bo no jednak on jest raczej blokiem przeważnie na jakąś tam dłuższą czy krótszą metę. No ale zobaczcie, 125 tysięcy HP zaledwie, no i również pokonany. Dobra, lecimy dalej. Dwójka wybrańców, no i Ron Maguś, czyli tutaj jakaś wymiana krytyków, no ale nasze krytyki można powiedzieć, że okazały się mocniejsze. No on tutaj inteligencji ma mniej od nas, o prawie 2000, no ale HP ma o wiele więcej. No ale tak jak mówię, no udało się pokonać tak samo, prawie 130 milionów expa, więc no bardzo malutko. Dindendor również Maguś. No ta szkoła magii jest fajna w sumie i dla Berserka przede wszystkim, ale też dla magów nie jest zła, bo no tutaj tak jak mówię, no tym magiem na magów jest dość łatwo, więc w miarę szybko ona pada. Ten pokonany, teraz mamy Cerbera, który 270 poziom, więc tutaj to w ogóle, jeżeli chodzi o expa, to jest totalna tragedia. No ale możemy zobaczyć, ile tu w ogóle dostaliśmy za niego, bo sam nie jestem pewien. To jest zwiadowca i zobaczcie, dość twardy, my tutaj go strasznie musimy łoić tymi krytami, no ale udało się, jeden kryt prawie za 60 milionów, no i tak to wygląda. 46 milionów expa, jak widzicie, no to właśnie o tym mówię. Dobra, mamy Tora. Thor to jest, nie wiem kto to jest w sumie, a wojownik chyba, po prostu wojownik, chyba tu nie ma jakiejś większej filozofii. No i tak samo, no ledwo, ledwo, no ale na koniec znowu potężny kryt, no strasznie na ten rozrzut ratuje tyłek, bo jak wejdzie kryt i jeszcze wejdziesz dużego rozrzutu, no to jest po prostu coś pięknego. No ale jakieś, generalnie zobaczcie, bardzo mało tu epików dostajemy, raczej jakieś zwykłe itemki. No i dobra, mamy tą, mamy tego Magusia, mamy tą Bridget, co ciekawe walnęła też jednego krytyka, myślałem, że żadnych, no ale tu ją cisnęliśmy bardzo mocno krytami z bardzo wysokiego rozrzutu, no i pokonana. Dalej jest zimny drań, który padł po jednym grzybie, zwiadowca, więc wiadomo, że zwiadowca na maga tutaj nie ma najłatwiej. No i generalnie tak to działa, że jak się pokona górołaza 9, to potem tych trzech przeważnie z marszu pokonujemy, no i później właśnie jest dopiero blokada na tym 13, nie? No i tu dostaliśmy pierścionek, którego używamy do tej pory. Strasznie się cieszę, bo odwaliłem straszną manianę, że nie zostawiłem sobie żadnego nawet zwykłego epika z legendarnego lochu, właśnie pierścionka, bo liczyłem, że mi wypadnie legendarny, no ale się nie udało. No i właśnie dzięki temu, że nam dropnął, no to teraz mogliśmy sobie go ubrać. No i z tą Bridget nie wyglądało wcale, jakby to jakoś było trudne. No i dobra, lecimy dalej. Dymik Majciarz, wojownik nie zrobił za wiele. Maguś, o, Maguś zrobił sporo, zobaczcie, to jest w ogóle wojownik oczywiście, no i zobaczmy jak Kunegunda. Kunegunda nie za wiele, dobra, to chyba Maguś oprócz nas zrobił najwięcej w tej walce. No i jak to u nas wygląda, 20 milionów, 30 milionów, no i na koniec 12, no i pokonany, dobra. Kojak Van Helsing, padło bardzo szybko. Barbar nie za wiele, zobaczmy Magusia. Maguś, no fajny krytyk, zawsze coś tam poskubał. No a zobaczmy teraz Kunegundę. Kunegunda też jakiś krytyk, ale to tam no nie to samo, można powiedzieć chyba. No i my tutaj, pierwszy krytyk 15, drugi 7, no i również szybko pokonany, dobra. Ja to tak trochę przyspieszyłem, no bo nie będziemy nie wiadomo ile oglądać tych walk. No i okej, mamy komendanta Kome. Komendant Koma to jest znowu wojownik, z którym męczyliśmy się jakiś czas, no ale okej, tutaj Barbar nie zrobił za wiele, Maguś jakiś krytyk i zwykły, czyli też nie za wiele, 98 milionów. No i Kunegunda, dobra, no wcale tak dużo nie zrobiła, spodziewałem się, że więcej zrobi, szczerze. No ale zobaczcie, drugi krytyk, w sensie trzeci krytyk, prawie 40 milionów. No i minus, niecały milion mu został i udało się go pokonać. I na sam koniec Liz Gogona, dzięki któremu dobiliśmy właśnie 337 level. Także ładnie, ładny progresik. No i teraz jak dopniemy kluczyk do Esterosu, bo już możemy to zrobić, no to będziemy sobie mogli właśnie... Okej, pokonany, git. To będziemy sobie mogli właśnie kolejny level, czyli 338, byśmy wtedy wbili również za, praktycznie za darmo, nie? No bo te, tak jak mówię, pierwszych tam dwóch bodajże pada praktycznie od razu. Tyle, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Dużo zrobiliśmy, dużo leveli wbiliśmy, także jestem zadowolony. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie, żeby wbijać na streamka dzisiaj o godzinie 18. Pamiętajcie, żeby być w piątek o 15.30 na starcie W50. No i w zasadzie chyba tyle. Także ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i... A, i kciuka w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, prawie zapomniałem, ale to też możecie zostawić. Trzymajcie się i cześć!